Hiena i żebrak. Swego czasu zwierzęta bywały wśród ludzi. Człowiek uprawiał zboże, łowił ryby, miał drzewa owocowe i nie polował na dzikie zwierzęta. To było dawno, dawno temu. Pewnego upalnego dnia hiena nie miała sił chodzić. Była bardzo głodna i nie miała jedzenia. Kiedy przechadzała się po wiosce, często spotykała niewidomego żebraka. Codziennie słyszała, jak niewidomy wypowiadał zaklęcia. Widziała potem, jak ludzie dawali mu jedzenie. Hiena spojrzała z zazdrością na torbę, która pękała od smacznego kuskusu z warzywami i rybami. Co zrobić, żeby ludzie dawali mi też jedzenie? Pomyślała zatroskana hiena. Chodziła tu i tam, ale wszędzie przeganiali ją mieszkańcy. Patrzyła na niewidomego każdego dnia, gdy ten wypowiedziawszy, niech będzie pochwalony, dostawał jedzenie. Gdy torba niewidomego pękała od jedzenia, hiena była pełna zazdrości, bo wracała z pustym żołądkiem. Nawet bangi jegeju, delulen delurema. Nawet bangi jegeju, delulen delurema. Mawai ois mawai, adunabi mom de fahin. Asaman si de fahin dei, yomi fingane amulo filigi. Pewnego dnia hiena postanowiła zawrzeć znajomość z żebrakiem. Rozmawiali przez dłuższą chwilę, aż w końcu hiena tajemniczo zapytała: hej, może chcesz odzyskać wzrok? Straciłem wzrok z powodu choroby, kiedy byłem małym chłopcem. Ani czarownik wioski, ani lekarz pobliskiej przychodni nie mogli pomóc. Od tamtego czasu proszę Boga tylko o to, odpowiedział zaskoczony mężczyzna. Na to hiena odpowiedziała, że chce być ślepa. Pierwszy raz słyszę, aby ktoś chciał tracić wzrok. Dobre sobie, żartujesz ze mnie, zdziwił się żebrak. Naucz mnie tamtych magicznych słów, a ja dam ci swoje zdrowe oczy. Interesuje cię taka wymiana? Zapytała hiena. Żebrak pomyślał, że się przesłyszał. Hiena powtórzyła głośniej swoją propozycję. Niewidomy zgodził się natychmiast. Oczywiście, nauczę cię zaklęcia. Będziesz mogła prosić o jałmużnę. Jak postanowili, tak zrobili. Niewidomy zdradził jej magiczne formuły. Po chwili hiena straciła wzrok, a żebrak cieszył się z odzyskanego wzroku i od razu ruszył w poszukiwaniu pracy. Następnego dnia hiena napełniła torbę jedzeniem po brzegi. Dostała dużo pysznego jedzenia od ludzi, którzy przeganiali ją wcześniej. Słowa żebraka miały doprawdy swoją moc. Poszła spać najedzona i zadowolona. Jak tylko czuła głód, rzucała torbę na plecy i wychodziła prosić o jałmużnę. Tak było codziennie. Aż pewnego dnia, w połowie drogi do wioski, zapomniała magiczną formułę. Wyleciał jej z pamięci, a ona nie mogła odnaleźć niewidomego. Co zrobić? Nawet gdyby żebrak był jeszcze w pobliżu, nie mogłaby go rozpoznać i ponownie prosić o magiczne słowa. Żebrak dawno już wyjechał, więc hiena stała na środku drogi, wściekła na całą wioskę. Od tego dnia hiena żyje w cierpieniu i żywi się padliną. Jeśli spotkacie ślepą hienę na środku drogi, będziecie wiedzieć, że uważała siebie za sprytniejszą od innych.
I-o-yo, i-o-yo.